Hej, z tej strony to kilka razem ze mną jest Szobu. Dzień dobry. I dzisiaj będzie taki luźny odcineczek, mianowicie opowiemy o 10 mangach, każda osoba po 5, które chcielibyśmy, aby zostały wydane w Polsce. I mamy nadzieję, że to się w przyszłości sprawdzi. Dokładnie, miały być 4 po każdej stronie, ale uznałem, że podbijemy sobie do 5 i będzie dobrze. No, bo 10 to taka ładna liczba. Bardzo ładna. Top 10, top 5. Tak, tylko ładnie. Nasze top 10 zawsze jest top 9, bo mamy takie same. Ale postacie, nie tym razem. Tak, ale tym razem nie. Tym razem podaliśmy sobie wcześniej, jakie będą mangi, które wybieramy, także żadne nam się nie duplikuje. Więc będzie git. I przy okazji wydajcie nam znać, jakie wy mangi pragniecie, aby zostały wydane w Polsce. Bo dokładnie myślę, że tak. każdy ma tam swoje top 5, top 10, które, tak, o których marzy. Swoje gusta, swoje marzenia, może jeszcze wciąż niespełnione. Oczywiście, że tak. No to cóż, lecimy chyba z pierwszą mangą. Ogólnie mi się wydaje, że ty masz takie bardziej poważne tytuły i takie bardziej fancy. Znaczy, to zależy, chociaż... No, okej, dobra, może część jest fancy. No, ja mam takie bardziej takie luźne, bo ja takie komediowe lubię, jakieś romanse, takie rzeczy. Jeden jest taki dosyć horrorowaty, bo też takie bardzo lubię klimaty. To co, zaczynasz z pierwszą? Znaczy, okej, ja jeszcze w słowem wstępu powiem, że jak kiedyś zacząłem zbierać mangi, to miałem sporą listę tytułów, które bym chciał zobaczyć na naszym rynku. Ale tak się zdarzyło, że przez te 10 lat, bo bodajże od... Znaczy, na pewno zbieram mangi od Dauta, tylko nie pamiętam, czy to był 2012 rok na pewno, kiedy on się ukazał. Ale mniejsza z tym. No, chodzi o to, że tyle lat już minęło, że właściwie wydawnictwa spełniały marzenia wielu osób. Dla mnie taką mangą było JoJo. Bardzo mocno czekałem na tę mangę, w końcu się doczekałem. I właściwie w tym momencie poczułem, że mogą wydać jakiekolwiek mangi, a ja się nimi może zainteresuję, więc już mi było trochę to obojętne. Ale jak napisałaś mi, że może byśmy sobie pogadali o mangach, które chcielibyśmy zobaczyć w Polsce, to przyjrzałem się jeszcze tym tytułom, które bym chciał, no i coś tam się jeszcze znalazło. Ale to nie jest tak, że jakby chciałbym mega mocno mieć te mangi w Polsce. Po prostu jak wydadzą, to będzie miło. Jak nie, no to trudno. I tak jest co czytać i właściwie nawet jeśli pojawiają się mangi, o których nie słyszałem, to i tak jest spora szansa, że je kupię, bo jakkolwiek mnie zaciekawią fabułą. Bo nie byłem wcześniej ich świadomy, a wydawnictwa sięgają po różne tytuły, aby oferta była jak najbardziej zróżnicowana. Ale okej, to był taki wstęp. Manga, którą mam na pierwszym miejscu, ale to nie jest tak, że ją chcę najmocniej, tylko po prostu od niej sobie zacznę. U mnie też jest kolejność losowa. Tak, tak, więc na to nie zwrócajcie uwagi, bo nie ma to większego znaczenia. Ta manga może nie jest tak dobrze znana co niektórym osobom, bo nie należy raczej do mainstreamu. Jest nią Billy Bat. I właśnie, tytuł wam pewnie nic nie powie, ale autor już pewnie tak, bo autorem jest Urasawa. Autor Monstera, autor Pluto, czy też 20th Century Boys, które bardzo lubię, bardzo sobie cenię i no wysoko jest ten autor w moim rankingu tych autorów, których lubię. Więc tak, generalnie fabuła opowiada o Kevinie Yamagacie, który jest autorem słynnego komiksu detektywistycznego o tytule Billy Bat. I gdy jego seria staje się wielkim hitem, odkrywa, że bohater, którego w cudzysłowiu stworzył, no taka sama nazwa, tak, nosi taką samą nazwę, czyli Billy Bat, istniał już wcześniej w japońskim komiksie i martwiąc się, że mógł nieświadomie skopiować coś, co zobaczył podczas swojego pobytu, Kevin udaje się do Japonii, aby znaleźć oryginalnego twórcę Billy'ego Bata i poprosić go o pozwolenie na wykorzystanie tej postaci. Jednak gdy śledzi korzenie Billy'ego Bata, odkrywa mroczną i pokręconą historię morderstw, które w jakimś stopniu, w jakiś sposób dotyczą postaci, którą, jak sądził, stworzył. I tutaj taka ciekawostka, ja tej mangi nie czytałem, a dlaczego ją chcę? Ponieważ po pierwsze jest to Urasawa, a po drugie klimaty Billy'ego Bata to totalnie moja bajka i wiem już po Monsterze, po 20th Century Boys czy po Pluto, że no szczególnie po Monsterze i po najnowszej mandze wydawanej na polskim rynku, czyli Chłopcy z XX wieku, że ten autor potrafi w fabułę. Więc jeśli czytam o tych morderstwach, o pokręconej historii, która jest mroczna, to wiem, że dowiezie i naprawdę dobrze się będę bawił przy tej mandze i na pewno mnie wciągnie. Więc daję mu spory kredyt zaufania i sądzę, że Hanami może się wziąć za tę mangę, bo lubią Urasałę i chyba nawet dobrze im idzie dogadywanie się z Japonią w sprawie wydawania jego tytułów. Więc myślę, że szansa jest spora, a więcej Urasały przygarnę, bo tak jak powiedziałem, mam zaufanie i to jest już autor sprawdzony i jego mangi po prostu mnie wciągają, a chłopcy tak mnie zaskoczyli, że chcę więcej. Możliwe, że jak właśnie skończą albo Chłopców, albo jakąś inną serię, to pewnie za to się zabiorą, bo też ewentualnie może to wydać JPF, bo to też jakby uderza troszeczkę w ich target. Tak, bo to jest seinen. No tak, i jestem, wiesz, troszeczkę przekonana, że to kiedyś po prostu u nas wyjdzie. Tak, tak jak, może wydaje. Nie jest tak znane jak Monster, ale w sumie czy Chłopcy też byli znani? Ja na przykład wiedziałam, że jest coś takiego jak Billy Bat, ale absolutnie nie znałam fabuły, ale po prostu wiem, jak to wygląda i że jest coś takiego. Okej, ale gdzieś tam uderzył cię ten tytuł po uszach w którymś momencie. Także no, nie wiem, czy mogę polecić wam tę mangę, ale czekam na nią, no bo wydaje się taką niszowym tytułem, który chętnie postawię na półce. No i chyba tyle ode mnie. Teraz przechodzimy do mangi, którą ja czytałam do któregoś tam tomu, nie całą. I ma chyba 12 tomów i jest zakończona. Tak mi się wydaje i w ogóle 12 tom jest podwójny. Są 2 tomy 12, ale o tym za chwilę. Mianowicie jest to Koi To Uso, czyli Love and Lies. Było anime, natomiast anime było chyba do 3-4 tomu tylko mangi, a potem się też dzieją fajne rzeczy i coraz bardziej mi się ta seria podoba. Ogólnie opowiada ona o tym, że żyjemy w takiej troszeczkę dalszej przyszłości w Japonii, gdzie bardzo mało rodzi się dzieci i w związku z tym rząd postanowił stworzyć taki program, gdzie jak po prostu wybija ci 16 urodziny, to dostajesz informacje od takich jakby specjalnych agentów, powiedzmy, kto jest twoją przyszłą żoną, kto jest twoim przyszłym mężem. I na przykład są takie różne sytuacje, że na przykład jakaś znana aktorka czy piosenkarka nagle bierze ślub z takim totalnym randomem. Ale no po prostu jakoś tam to jest, jakoś oni są połączeni komputerowo, że najbardziej do siebie pasują, że powinni być razem. I tutaj mamy właśnie naszego chłopaka, który nazywa się Jima Yukari, który jest zakochany w swojej przyjaciółce, powiedzmy, z klasy. No i cóż, postanawia wyznać jej miłość przed swoimi 16. Boże, jak to powiedzieć? 16 urodzinami. 16 urodzinami? 16. Polski język, trudny język. No, przed 16 urodzinami postanawia się z nią spotkać i wyznać jej swoją miłość. Okazuje się, że ku jego zaskoczeniu ona również go kocha. No i wtedy w jego telefonie jakby pojawia się to powiadomienie, że kto zostanie jego wybranką. I przez po prostu parę sekund widać imię i nazwisko tej dziewczyny, a potem to znika i wyskakuje jakiś błąd. I potem się okazuje, że nie ona jest mu przeznaczona, tylko inna dziewczyna, która nazywa się Ririna i którą ja uwielbiam, z moją ulubioną dziewczynką z tej mangi. No i tutaj on próbuje dojść do tego, że dlaczego mu pokazało, że ta jego ukochana ma być jego przyszłą żoną, a to nagle się okazuje, że inna dziewczyna i w ogóle stawia taki konflikt wewnętrzny, czy być z tą swoją ukochaną pomimo tego, że nie może i tak jakby być z nią na boku, powiedzmy, czy być z tą swoją przyszłą żoną, do której też zaczyna coś czuć. Więc to dylematy. Są też takie straszne dylematy. I w ogóle, no tam jest mega zagmatwane też właśnie sprawy miłosne. Oni tam też mają lekcje, jak właśnie współżyć, bo też niektórzy nie mają o tym zielonego pojęcia i to jest też takie niezręczne i też taka plotka jest puszczona, że jeżeli nie zrobią tego przed ślubem, to wywiad jakby ich aresztuje, czy coś takiego, że oni oszukują po prostu, ale to wiesz, takie różne rzeczy. Ogólnie manga jest mega właśnie wzruszająca. Właśnie są te sprawy, że kochasz kogoś, ktoś ciebie też kocha, ale de facto nie możecie być razem, bo to jest jakby wbrew prawu. Jest zakazane, okej. Tak, tak. I naprawdę jest mega wciągająca manga i podwójne, tom 12 jest tomem podwójnym, dlatego, że są jakby 2 zakończenia. O, proszę. No, dlatego to... Ja nie czytałam tego do końca, ale aż mam ochotę, jak zobaczyłam po prostu, czy ten 12 tom jest podwójny. To taka wizja przyszłości dosyć ciekawa, że jakby, tak, że jak ty nie chcesz, to rząd zrobi to za ciebie, tak? Tak, jak nie możesz sobie znaleźć drugiej połówki, to rząd ci pomoże. Okej, no to może by się przydało już teraz to wprowadzić w niektórych krajach. No. Ale nie, no fajny motyw. Jakby nie słyszałem o tym wcześniej, jakby nazwa chyba mi nie przemknęła wcześniej. Może głowę, widziałeś opening, bo jest taki typowy z tą czerwoną nicią przeznaczenia. Może i tak. Jest jeszcze jeden aspekt, a co z osobami, które są homoseksualne, bo tutaj też ten problem jest przedstawiony. Okej, czyli to też jest właśnie... pod tym kątem, okej. Także ja liczę, że może kiedyś to wydadzą, bo to jest naprawdę ciekawe, ale... To jest też takie kontrowersyjne, nie? Tak trochę do waneko mi pasuje ta manga. W sensie mogliby oni takie tytuły brać. Okej. No dobrze, to przejdźmy teraz sobie do drugiego tytułu, który w sumie już przewijał się przez moje filmy. Wspominałem o tym, że chciałbym te... No, nie do końca jest to manga, jest to manhwa. Sunken Rock od Boichiego. Manga, która jest zakręcona... Świetnie narysowana, kreska jest taka, powiedzmy, jakby to nazwać, taka gruba. No od razu widać, że to jest Boichi. Tak, to jest Boichi, ma swój styl, niektórym osobom nie pasuje, szczególnie jeśli chodzi o rysowanie postaci kobiecych, bo on ma takie specyficzne pióro, tak to nazwijmy. Specyficzny pędzel, może to będzie lepsze określenie. I nie zawsze te postacie żeńskie wyglądają na atrakcyjne, czasem mają dziwne proporcje. Ale na przykład Boichi rysuje Doktora Stone'a. Więc jeśli czytaliście Doktora Stone'a, oglądaliście, to mniej więcej macie pogląd, jak ta kreska wygląda. No a fabuła Sunken Rock wygląda tak, że główny bohater o imieniu Ken zakochuje się w ślicznej koleżance ze szkoły i niestety, ale jego zaloty zostają odrzucone, a dziewczyna wyjeżdża do Korei, by zostać policjantką. I jest to o tyle ciekawy motyw, bo Ken nie poddaje się i rusza za nią, rusza jej śladem, opuszcza dom, rodzinny kraj, ale jest to ciekawe, bo na miejscu no, jego jakby zwraca na siebie uwagę pewnego koreańskiego gangu. Więc no, tutaj policjantka, tutaj członek gangu, więc naprawdę fajne rzeczy z tego wynikają. I to, co lubię w tej mandze, to to, że to jest taki niepohamowany humor, takie nieograniczone niczym rysowanie. Boichi rysuje to, co chce i naprawdę jest w tym dobry. A cała ta manga jest tak narysowana, że naprawdę wiele kadrów wygląda po prostu badassowo i no jest to po prostu świetny tytuł, zabawny, tak jak powiedziałem, świetnie narysowane walki i polecam. Ja też słyszałam wiele razy, widziałam screeny. Tak, one są charakterystyczne. Tak. Słyszałam, że wielu osobom że... nie siada ten humor, bo on jest taki też specyficzny. Tak, jak on jest taki, jak powiedziałem, niepohamowany, więc to też nie każdego może przekonywać. Ale też właśnie Boichi sporo czerni używa w swojej mandze. Jak są niektóre kadry, to widać, że postaci mają takie... jakby oczu nie widać, tak? Są na czarno narysowane. No, generalnie świetna bijatyka i ja polecam. Teraz ja. Kolejna manga, która też miała swoje anime. Mianowicie Kishuku ga Koi To Juliet, czyli Boarding School Juliet. I... Tak samo anime wyszło, 12 odcinków, manga powstawała cały czas i ma tomów bodajże 16, tak 16 tomów i jest serią zakończoną. I to też dla mnie jest mega super komedia. Opowiada ona o Akademii Dalia, która jest elitarną szkołą, w której mieszkają uczniowie z dwóch różnych krajów. I cóż, trwa jakby taka wojna między dwoma dormitoriami. Jednym, który nazywa się Czarne Psy i kolejnym Białe Koty. i oni jakby cały czas ze sobą konkurują, cały czas, które jest lepsze, które ma rację i itp. itd. I cały czas są te naciski, żeby być lepszym od tego drugiego właśnie dormitorium. I każdy z nich ma jakby swoich, jakby to powiedzieć, takich przewodniczących. Mianowicie przy białych kotach mamy Juliet Persię, natomiast przy czarnych psach mamy Romeo i Nozuka, także mamy Juliet i Romeo. No i jak wiadomo, niby ze sobą walczą i się nienawidzą, ale tak naprawdę są parą. I się ze sobą spotykają, mają swoje miłosne uniesienie, ale muszą przed wszystkimi zachować to w sekrecie, z czego wychodzi mnóstwo nieporozumień. Romeo i Julia. Tak. Po raz kolejny przyniesione na kartę mangi. Tak, ale anime tak mi się podobało, było tak zajebistą komedią. Do tego właśnie jest to, że na przykład jak on chce się z nią spotkać, to musi na przykład przebierać się z dziewczyny i udawać, że jest tam z białych kotów i jeszcze jakiś... Ty tego nie lubisz, bo ty nie lubisz takich cross-dressingów i... No i ogólnie motywu genderbender nie lubię, ale może nie w kwestii może przybierania się, ale bardziej w kwestii jakby zamiany umysłów. To mi się nie podoba. I więc z tego też wychodzą takie różne dziwne, śmieszne akcje. No i tam oczywiście ktoś się musi tam dowiadywać i potem są lekkie szantaże, ale naprawdę jest to super komedia i myślę, że wielu osobom się spodobało, bo anime było naprawdę dosyć popularne z tego jak wychodziło. I coś, jeżeli ktoś lubiłby właśnie takie delikatne, szkolne komedie z dodatkową jakąś rywalizacją, no to myślę, że by się oczywiście spodobało. Spoko. I te nazwy są tak ułożone, żeby faktycznie było widać tę rywalizację. Już pomijając główny motyw, prawda? Tylko właśnie motyw psa i kota. Tak. Czarne psy i białe koty. Czarne psy i białe koty. No spoko. Brzmi jak coś, co bym chętnie obejrzał. To możesz obejrzeć pierwszy sezon. Zachęcam. Kiedy wyszedł? Oj, parę lat temu. Okej, dobra, czyli to nie jest jakiś świeży tytuł, żeby wydawnictwa się rzucały na niego. No nie, ale i myślę, następny że... mam jeszcze starszy, ale nadzieja cały czas jest. Okej. I lecimy do twojego. Pewnie. Tytuł ten jest tak znany, że nie trzeba go chyba przedstawiać osobom, które siedzą w mandze i anime. Jest to Hunter x Hunter. Mimo że manga jest narysowana dosyć brzydko, to chętnie bym przygarnął. I jak ktoś by chciał się zapoznać z Hunterem, bo słyszał o tym tytule, a jeszcze tego nie zrobił, bądź dopiero też wchodzi w świat mangi i anime, to jest świetna adaptacja Madhouse'a z 2011 roku. I jest tam zekranizowane prawie wszystko to, co się dało zekranizować na tamte czasy, kiedy to anime wychodziło. No ale, żeby był pewien porządek, fabuła Hunter x Hunter to polega na tym, że Gon to 12-letni chłopiec, który mieszka sobie na niewielkiej wysepce o nazwie Kujira i pragnie pójść ślady ojca, zostać tak zwanym hunterem, szukać zaginionych skarbów, artefaktów, różnych stworzeń. No i podczas egzaminu, który sprawdza umiejętności przyszłych hunterów, Gon poznaje trójkę nowych przyjaciół. No i potem się to rozwija, poznajemy coraz więcej ich historii, ich przeszłości i generalnie motywacje. Więc ja polecam generalnie Hunter x Hunter w formie anime, bo ogląda się świetnie i przez wiele osób jest uznawany za jeden z najlepszych shounenów, jaki kiedykolwiek wyszedł, o ile nie najlepszy. Tak, więc ja polecam, bo jest to ładne anime i naprawdę z każdym arkiem coraz lepsze. Że teraz każdy właśnie kojarzy. Jeszcze teraz twórca troluje troszeczkę, znaczy w sensie założył sobie Twittera. Dokładnie, że zaraz będzie powrót. No, tak, to boli mocno, bo chciałoby się więcej tego tytułu, a ma się ta świadomość, że raczej to, co dostaliśmy, to będzie wszystko. I ostatnie odcinki naprawdę dają mocno po uczuciach. I naprawdę... No, czuć takie rozstanie i naprawdę autentycznie jest ci żal, że skończyłeś ten tytuł i prawdopodobnie więcej nie będzie, bo autor jest leniem, który nie chce rysować, bo cały czas się wykręca, że go plecy bolą. To jest już mem. I często się mówi o Hunter x Hunter, że to jest hiatus. No, dokładnie. No i tak to wygląda. Więc jeśli... Okej, z jednej strony wam polecę ten tytuł, a z drugiej strony nie, no bo jak skończycie, to będziecie płakali, że nie ma tego więcej. A szczególnie ostatni ark, przedostatni ark daje bardzo, jego zwieńczenie jest bardzo, bardzo wzruszające. I ja aż się wzruszyłem, muszę przyznać, więc no, to mówi samo za siebie. Ja rzadko płaczę na jakichkolwiek tytułach, więc chwyta za serducho. No i też tak to wygląda, że walki są przemyślane. To nie jest tak, że nie wiem, masz moc przyjaźni, tylko często nawet osoby czy postaci takie też może nie pierwszoplanowe mają się szansę wykazać i pokazać to, co potrafią. To też jest bardzo fajne. Więc ja generalnie polecam Huntera. Jak na drobie anime to pewnie też polecę. Usłyszałam od wielu znajomych, że jest super, ale jakoś nie mogłam się zebrać. To były czasy jeszcze, jak Hunter wychodził, jak traktowałem Madhouse'a za czołowe studio. Potem już trochę spadł w jej rankingu. A, nie dziwię się. Tak, i też to jest taka, może być taka terapia wstrząsowa troszeczkę, jak się obejrzy anime i sprawdzi mangę, bo manga jest naprawdę paskudna. Znaczy teraz jest już trochę lepiej z jej wyglądem, ale no niestety nie powala on wciąż i nie umywa się do innych shonenów. Ja też tak sobie myślałem, czemu autor nie zrobi tak, że by pisał fabułę, a ktoś inny by rysował. I naprawdę by to wyszło o wiele lepiej niż bo go wiecznie... plecy bolą nie może, no. Tak, tak, bo gra w Dragon Questa cały czas. No dobrze, to tyle ode mnie. No, to przechodzimy do kolejnej mangusi ode mnie. Jest to kolejna komedia romantyczna szkolna, mianowicie Yamada Kun i 7 majonezów. O Jezu, to jest tak stary tytuł już. Yamada Kun to 7-nin no Majo. Opowiada ona o pewnym liceum Suzaku, gdzie krąży taka legenda o 7 czarownicach, wiedźmach, które mają jakieś takie magiczne moce. No i poznajemy naszego głównego bohatera, Yamada Ryu, który jest takim jakby delikwentem, nie chce się uczyć, sprawia kłopoty. No i pewnego dnia dostaje naganę i postanawia się na kimś wyżyć. I pada na taką prymuskę dziewczynę, która właśnie jest numerem 1 w szkole, mianowicie Urarę Shiraishi. I tak ją zaczepiając spada ze schodów, pociągając dziewczynę ze sobą. No i potem jak się budzi, okazuje się, że znajduje się w jej ciele. Czyli też coś, co ty nie bardzo nie lubisz. Znaczy, to co brzmiało bardzo, bardzo ciekawie. Także ale nie w tym sensie, że w jej ciele, tylko w tym drugim sensie, że w jej ciele zamieniają się ciałami. Wiem, śmieję się. No. Zamieniają się ciałami. No i jak się pewnie możecie domyśleć, okazuje się, że nieświadomie nasza Urara jest jedną z czarownic i jej moc jest taka, chyba mogę zdradzić, nie? No, ja w sumie nie czytałem, więc nie wiem. No i jej moc jest taka, że poprzez pocałunek zamienia się z kimś ciałami. Czyli się pocałowali, tak? Tak, jak spadali ze schodów, tylko po prostu zemdlał i tego nie pamiętał. I on na wszelkie sposoby próbował się z nią zamienić. Ona mu potem wyjaśniła, że się przecież pocałowali, on tego nie pamiętał. No i jak się pewnie domyślacie, każda z czarownic ma jakieś inne moce. Nie będę wam zdradzać jakie, bo to fajnie się odkrywa z biegiem właśnie mangi. I cóż, manga ma o zgrozu 28 tomów i jest serią zakończoną, natomiast chyba zostało wydane 2 w jednym w Stanach albo w Niemczech, nie pamiętam. Więc no, nie obraziłabym się, jakby u nas było wydane, bo tak 14 tomów to by było spoko. Tak, jak najbardziej. To jest taka standardowa seria, można powiedzieć, taka nie za długa, nie za krótka, tylko w sam raz. Zaśpiewaj koteczku jeszcze raz. To się zrymowało. A, w sumie tak. No także... ale pamiętam jak anime wychodziło. Tak. I właśnie przez anime się zakochałam w tej serii, potem jeszcze live action oglądałam. Mangi nie czytałam, bo liczę, że ktoś to wyda, bo szczerze powiedziawszy ja nie lubię czytać aż tak długich serii online. Tak, to męczy mocno. No. Więc lepiej wziąć sobie wersję fizyczną, usiąść, poczytać i spoko. Dokładnie. No to lecimy. No i też krótką serię oczywiście, bo o tym cały czas mówimy. Tak. Chociaż Ranma będzie mieć nawet 20 tomów w grubej, a to jeszcze w jednym prawie. Jak widać można ogarnąć. Także ja dalej interesuję się i dalej liczę na to, że ktoś to kiedyś wyda. Tak. No, kto wie, może zobaczymy. Zresztą już teraz chyba wszystko wychodzi, co się da, więc czemu nie? Mi by to bardzo pasowało do... Boże, do JG. W sumie tak. Myślałem też o waneko. Waneko albo JG. Mhm. Ale JG chyba bardziej. No, mi się wydaje, że bardziej JG by pasowało. No, w sumie w jakimś ładnym wydaniu, takie 2 w 1. Może by ktoś kupił. Ja na pewno bym kupiła. I wiem, że jeszcze... dumnie na półce. Wiem, że jeszcze Kanis lubi tą serię, więc Kanis też by kupił. Były 2 egzemplarze. No to już 2 osoby by kupiły. No i... byłoby dobrze. Okej, to teraz ja może przejdę do swojego tytułu, który prawdopodobnie nigdy się nie ukaże w Polsce, ale... chciałbym, aby tak się kiedyś stało, ale to nie jest tak, że mam nadzieję, bo wiem, z czym się wiąże trudność wydawania tego tytułu, tak aby było dobrze, więc pewnie już niektóre osoby po samym opisie moim wiedzą, o który tytuł chodzi. Jest to Gintama. Ja też od razu powiem, że nie ma szans. No wiem właśnie, bo JPF już wyjaśniał, na czym polegają trudności. Za dużo slapsticku typowo japońskiego, tak, żeby dokładnie. O to chciało chodzi. Komuś to tłumaczyć. Wiesz, że tam musiało być przepisów? No, żeby wszystko każdy rozumiał. Albo trzeba by było to tłumaczyć na nasze polskie realia i znajdować jakieś powiązania. No. Ja dalej pamiętam stawki o Tokio Hotel z tego z Jitio starego, nie. Ja nie czytałem, więc nie miałem tego bólu. Tak, ale generalnie Gintama ma fabułę, o dziwo, niektórzy mówią, że nie ma. Otóż cała akcja tego tytułu rozgrywa się w takim, można powiedzieć, kraju samurajów, który jest wzorowany na Japonii z okresu Edo. Ogólnie okres Edo jest przez wiele osób bardzo lubiany. No nie dziwię się, bo to jednak samuraje. Tak, i 20 lat po przybyciu na ziemię kosmitów. Ci kosmici nazywają się Amanto i ustanowili oni na ziemi protektorat oraz zakazali walki na miecze. Dlatego też główny bohater chodzi z drewnianym mieczem. Więc przez to, że taki zakaz wszedł, no to samurajowie stracili na znaczeniu i ich siła została zdegradowana. Oczywiście to, że bohater nie nosi prawdziwego miecza, nie oznacza, że w ogóle w tym tytule się takie miecze nie pojawiają, bo kiedy robi się poważniej, bo Gintama też ma swoje poważne sceny i poważne momenty, pomimo tego, że w głównej mierze jest to manga komediowa i robi to naprawdę genialnie, to jednak kiedy zmienia się w poważny tytuł, to wtedy jest naprawdę konkret. I to jest taki fajny balans. Zawsze chwaliłem Gintamę za to, że bardzo dobrze balansuje między tą komediowością a momentami, gdzie ta powaga by się przydała. Więc nie jest też tak, że ta powaga jest jakby okej, przez chwilę mamy powagę, zaraz jest komedia znowu powaga, znowu komedia. Tylko jak jest powaga, to ta powaga trwa przez dłuższy czas. I generalnie tytuł ten obśmiewa chyba wszystko, co się tylko da. Każdy tytuł, który oglądaliście, prawdopodobnie jest w Gintamie ukazany tak, żebyście się tego nie spodziewali, i wplata to wszystko w tak naturalny sposób, że tylko brać i oglądać bądź czytać. Chociaż wersja animowana jest tak fajnie zrobiona, że polecam serdecznie i też warto trafić na dobre tłumaczenie, bo z tym też jest ciężko. Chyba że wolicie po angielsku oglądać, to już od was zależy. Ale ja polecam Gintamę, bo to jest na pewno czołówka, jeśli chodzi o komedię. I jest to prawda, że im więcej tytułów poznacie, tym lepiej się przy Gintamie będziecie bawić. Więc warto jednak wejść w ten tytuł, mając już pewne, nazwijmy to, doświadczenie z anime i mangą, bo wtedy zobaczycie, to jest ten tytuł, który znacie, tak? Jest akurat parodiowany w danym odcinku. Także ja polecam, i postaci jest multum, każda jest wyjątkowa na swój sposób, jest tyle motywów, że nie będę wam zdradzał wszystkiego, warto samemu ogarnąć ten tytuł. Na pewno każdy przynajmniej raz w życiu widział jakiegoś mema z Gintamy, albo jakiś urywek z anime, właśnie jakiś prześmiewczy komediowy. No i tak jak tutaj te kilka powiedziała, niestety jest problem z wydaniem tego tytułu, bo trzeba by było dostosować go ile to ma jakkolwiek, pomóc? Tak? Tutaj powstaje? Wiesz co, nie pamiętam w tym momencie, ale jest... Nie, już się chyba zakończyła. Więc no... Szkoda, że szanse są wręcz niemożliwe. No bo tytuł jest dobry. Ale zawsze mamy anime i można obejrzeć i się dobrze bawić. No, topka, wiesz, na malu, nie? Gintama. Tak. No Gintama zawsze była wysoka, od kiedy pamiętam. I z tą opinią bym się zgodził, z tą oceną. Że jednak zasługuje na takie wysokie oceny. To teraz kończymy z komediami romantycznymi i szkolnymi. I przechodzimy do bardzo krwawej serii, mianowicie Gantz. No, Gantz jest konkret. Które ja oglądałam, jak byłam bardzo mała i totalnie mi zryło banie. Ale... Taka mała, tak już zniszczona przez Gantza. Tak, dokładnie. To jest naprawdę... Nie polecam nikomu na początek Gantza, nie? Jeżeli ktoś nie lubi horrorów i takich rzeczy, bo może naprawdę zniszczyć troszeczkę. Stopniowo wchodzimy w ten świat. No ja poleciałam z grubej rury. No, czemu by nie? Polecają to obejrzeć, czemu by nie? Nie właśnie, bo to leciało na MTV po niemiecku. Okej, jest lektorem polskim, tak? Czy jest napisane? Nie, w ogóle nic. Po niemiecku. Aha, czyli po niemiecku oglądałaś. No to tak. Musiał cię wciągnąć, skoro byłeś w stanie obejrzeć sobie. No, pewnie wtedy leciało... Najpierw leciało Ghost in the Shell, potem leciało Wolf's Rain, na końcu Gantz. No to dobre tytuły. No, a rano trzeba wstać do szkoły. Ale warto było. Tak. No to mamy przed sobą takiego chłopaka, który nazywa się Kurono Kei. On był chyba licealistą, z tego co kojarzę. Ogólnie opis z pamięci mojej, bo z tym tytułem nie miałam do czynienia właśnie odkąd oglądałam wtedy, jak byłam taka młoda. No i Kei jest takim jakby odludkiem, ma tam jednego swojego przyjaciela Kato, który postanawia uratować mężczyznę, który jest pijany i zaraz ma być potrącony, przejechany przez pociąg. Chyba przez pociąg. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłam, jeżeli to był Trakkun, to mi poprawcie. No i na początku Kei nie jest za bardzo chętny, żeby mu pomóc, no ale w końcu udaje się przekonać. Pomagają temu pijakowi uciec stamtąd, no i oni sami właśnie zostają potrąceni, przejechani, umierają. Kiedy się budzą, znajdują się w dziwnym pomieszczeniu, gdzie są inni ludzie i jest taka wielka kula na środku pokoju, gdzie w środku jest jakby mężczyzna, ale on się nie rusza, jest jakby podłączony takimi kablami, wszystko i pojawia się na tej kuli taki napis, że muszą brać udział w takiej jakby bitwie o przetrwanie, że muszą zabić jakieś dziwne kreatury, które pojawiły się w mieście. Zostają oni uzbrojeni w specjalny strój, specjalne bronie i ich zadaniem jest właśnie na śmierć i życie walczyć z tymi kreaturami. Tak po ogólnie fabuła. Wydaje mi się, że na Gantza są duże szanse, bo widziałem, że sporo osób niego prosi. Ja tak czekam, nie? Tak, właśnie pamiętam, że tylko jak to się pojawiało, ból, bo to ma 37 to ludzie chcą Gantza. No, myślę, że jpf chyba jest najlepszym wyborem, jeśli chodzi o Gantza. Tak, bo oni właśnie takie... walka o przetrwanie, survival games, to oni lubią. Lubią i też mają doświadczenie, jeśli chodzi o tłumaczenie takich tytułów. Tak, bo mi się wydaje, że też powstał właśnie Gantz w formie omnibusa, 2 albo 3 tomy, no bo to ma 37. Więc takie wydanie 2 w 1 byłoby też, myślę, że spoko. A nawet byłabym skłonna kupić w twardej, tak jak jest w wydaniu Ranma, czyli 2,5 tomu. No... Chyba nawet by się fajnie to prezentowało na półce. No, taki Gantz w czarnej, a on jest tak piękny, ma obwoluty, bo to jest biel, czerni i czerwony, nie? A ma to jakąś symbolikę w samej mandze, czy nie bardzo? Nie, ja nie wiem. A, nie no tak, pewnie, tak, masz rację. No jestem ciekawy, czy wiąże się to jakoś z czymkolwiek, co się dzieje. Na przykład wiesz, jak jest biały tom, to wtedy jest w miarę spokojnie w mandze. Jak jest czarny, no to dzieje się coś takiego, nie co... spokojnie. Czy to jest... No jakby, wiesz, jakby na realia tej mangi, bo tak, wiesz jakie są momenty w Gantzie, co są takie bardziej delikatne. Mhm. No, tego nie chcemy spoilerować, ale no... Nie dość, że muszą walczyć z tymi potworami, to się okazuje, że... Niektórzy ludzie, którzy tam się pojawili, sami są potworami i są to osoby, które niedawno zmarły. No to brzmi bardzo zachęcająco. No, bo niektórzy ludzie to wiesz, są... Się pamięta jak ten próbował zrobić złe rzeczy tej dziewczynie z tym jednej, co była. Tak, tak. No i jest to taka bardzo krwawa seria, więc nie przykładajcie zbytnio wagi do jakiejś postaci, bo ona zapewne niedługo umrze. Tak, czyli coś, do czego nas przyzwyczaiła Gra o Tron. Si. Ogólnie wszelkie tytuły, które nie bardzo stawiają na to, czy ktoś przeżyje, tylko żeby jednak być w miarę sprawiedliwym, jeśli chodzi o traktowanie postaci. Exactly. I lecimy do twojej mangusi ostatniej. Dobra, już. Tak. Moja ostatnia manga jest raczej znana. Myślę, że raczej nie ma zbyt wielu osób, które o niej nie słyszały, bo też były już 2 sezony tego anime, tego tytułu. No i jest to Mob Psycho 100. Tak. Manga, o dziwo jak na możliwości tego autora, wygląda całkiem przyzwoicie. Nie są to wyżyny artystyczne, ale, no jednak nie jest to aż tak złe, bym powiedział. Jednak One Punch Man rysowany w oryginalnej wersji wyglądał gorzej. Mam takie wrażenie, że... Bo to jest ten sam autor. Tak, Mob Psycho 100 i One Punch Man mają wspólnego autora. Ale tak, jeśli jednak nie słyszeliście o tym tytule, bądź nie oglądaliście go, no ogólnie nie znacie go, to Shigeo Kageyama, czyli tytułowy Mob, jest takim cichym chłopcem, który ma dość śmieszną fryzurę, bo to jest taka fryzura na pieczarkę. I to jest taki cichy chłopak, ale jest pod tym kątem wyjątkowy, że posiada nadprzyrodzone moce parapsychiczne, czyli jest esperem i te moce uaktywniają się, gdy nagromadzą się w nim silne emocje. No i wtedy robi się bardzo ciekawie i mob staje się bardzo niebezpieczny nie tylko dla siebie, ale też dla innych. No i muszę przyznać, że Bones odwaliło kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o przeniesienie stylu mangowego na realia anime. Naprawdę dobrze się ogląda, tytuł jest specyficzny pod kątem tego, jak wygląda. No i ja od siebie polecam, bo te walki są widowiskowe, no i też jest to tytuł taki specyficzny pod kątem humoru. Więc jest to jak najbardziej oryginalny tytuł i naprawdę dobrze się przy nim bawię. No i też warto wspomnieć, że Mob trzyma z tak zwanym Reigenem, który ma swoją agencję detektywistyczną. I jest to świetna postać, która nie ma w ogóle żadnych mocy, ale nadrabia sprytem. No i oprócz tego, że mamy świetne walki, to też seria stawia na emocjonalne również motywy. Humor też jest zajebisty. Oglądałeś, prawda? Pierwsze dwa sezony. Pierwszy mi się zajebiście podobał. Tylko, że musiałam się przynajmniej tak 3 odcinki, żeby przyzwyczaić się do tej kreski, bo ona jest autentycznie specyficzna. Drugi sezon mi się średnio podobał. A podobno, że w trzeci sezon to ma być bardzo dużo fillerów. Nie wiem, czy to prawda. Mam nadzieję, że nie. A to nie wiem. Takie coś ploteczki słyszałam. Także no, tytuł jest popularny, więc mam nadzieję, że w końcu ktoś wyda. A to cały czas powstaje. A jak nie macie ochoty na naprawdę dziwnie narysowaną mangę, to sięgajcie po anime. Tak jak mówiłem, dobra robota zrobiona w nim. Dobre studio. Dobra muzyka. Ogólnie wszystko dobre. Mi się bardzo ta walka z tym punkiem podobała. Tak. O, tak, to było w grze zajebiste tej alejce. No ogólnie, animacja w mobie... jest świetne. Jak te emocje 100% osiągnięte jest. Tak, właśnie to też jest bardzo fajnie pokazane, że mamy pewne sceny, nagle jest cięcie, jest czarny ekran z skazanymi procentami. Ile jeszcze pozostało do naładowania moba. I opening słucham do tej pory. Mam na swojej liście. Tak, czasami można odnieść wrażenie, że ten tytuł robi Shaft, bo też się bawią konwencją. Też starają się różne rzeczy tutaj wpleść jakby i bawią się też motywami. Więc jest to naprawdę wyjątkowe anime, wyjątkowy tytuł. No to lecimy do kolejnej komedii romantycznej szkolnej. Nie popatrzyłam, że ja mam tyle tego na mojej liście. No, zdarza się. ale lubię takie. I mamy Dosanko Galva Namara Menkoi. Jest to manga, która cały czas powstaje i w ogóle ją złapałam, bo mam tą aplikację Shueisha i tam jest wydawana. Jest tak przykochana, ale dobrze napiewa była. Mamy naszego głównego bohatera, Tsubasę Natsukawa, który wyrusza z Tokio do Hokkaido, gdzie ma mieszkać w domu swojej babci. No cóż, niestety nie jest przyzwyczajony do tego, że w Hokkaido jest mega zimno i tam praktycznie jak napada śniegu to nic nie widać. I też troszeczkę słabo określił, jaka jest odległość między miejscem, w którym poprosił pana taksówkarza, żeby go wysadził, a domkiem babci, bo jak się okazuje, zostaje wysadzony na jakimś zadupiu, gdzie najbliższy autobus ma gdzieś tam za godzinę, no i nie wie za bardzo, co ma zrobić, no i nagle widzi, że jest tam taka dziewczyna, która stoi na tym przystanku, która nazywa się Fuyuki Minami i jest ona galem, który jest bardzo delikatnie ubrana, więc zagadują do siebie, okazuje się, że będą razem chodzili do szkoły. No i ta laska bardzo postanowiła się z nim zaprzyjaźnić, postanowiła pokazać to wszystko, całe Hokkaido, wytłumaczyć, jak to wszystko u nich działa i przy okazji też próbuje go rozruszać do życia, dlatego że Tsubasa jest bardzo w sobie zamknięty, nie za bardzo wie, jak nawiązywać nowe znajomości, w ogóle jest taki nieogarnięty w życiu, na zasadzie na przykład nigdy nie zaparzał sobie zupki chińskiej, w ogóle nie wiedział, że tak to się je. Jest to też wyjaśnione, dlaczego jego postępowanie jest takie, a nie inne. No i mamy tu nasze kochane słoneczko Minami, która jest taką typową galką, ale nie taką, że się nad kimś znęca, tylko po prostu jest takim słoneczkiem, promyczkiem najdroższym. Jest najbardziej przekochaną chyba postacią w mandze, jaką spotkałam. Do tego dochodzi jeszcze Akino Sayuri, czyli jej koleżanka, która też jest galką, która jest w ogóle gamertką, taką nerdką i ma taki dość wstydliwy kompleks, ale razem postanawiają po prostu rozruszać tego Tsubasę i się z nim zaprzyjaźnić i są właśnie ich perypetie, jak to tam im się układa w szkole, jak tam się układa w Hokkaido, w ogóle manga jest wypełniona ciekawostkami o Hokkaido, więc to jest też bardzo ciekawe, takimi różnymi miejscami turystycznymi, ich tradycjami. No i też oczywiście gdzieś tam w tle rozwija się jakiś romans, właściwie to czworokąt, powiedziała miłosny, bo pojawia się jeszcze jedna dziewczynka. Wow. Do Tsubasy, który za bardzo... Nie, Tsubasa nie jest taki. Jest zbyt niewinny. Znaczy wiesz co, potem ci powiem, poza spoilerami, co tam się dzieje. Okej. Także jest to manga, którą mi się tak przezajebiście czyta i naprawdę to, co jest tutaj nieliczne, to jest to, że postacie faktycznie ze sobą rozmawiają. Jak na przykład jest sytuacja, że ktoś coś usłyszy, że inne dwie osoby rozmawiają o nim, to nie ma takiej sytuacji, że on odejdzie, tylko on po prostu wejdzie do tego pokoju i to wyjaśni. I to mi się podoba, że jest ten dialog. Nie ma tych niedopowiedzeń. Nie, właśnie jest tylko jedno na całą mangę, co ja póki co przeczytałam, ale właśnie to mi się podoba, że to jest takie życiowe, że oni faktycznie ze sobą rozmawiają, jak mają problemy i wyjaśniają różne sytuacje. Bo jakby niektóre mangi na tym, w sensie bazują na tym motywie, że okej, mamy niedopowiedzenie, tak, to jest tak. o co mu chodziło, może mnie kocha, może mnie nie kocha, ojejku, co tam będzie dalej. Nie, więc to się ceni, to jest takie bardziej dojrzałe podejście, bym powiedział. Tak, do tego postaci są takie mega super, mega, wiesz, przyjacielskie do siebie. Jest rywalizacja między dziewczynami, ale to jest taka przyjacielska rywalizacja, nie? Okej, czyli to nie jest wredne. Nie, jest też takie na zasadzie, słuchaj, ja chcę mu wyznać swoje uczucia. Jeżeli ty też coś do niego czujesz, to też mu to wyznaj, nie? Że wiesz, że mówię otwarcie, nie? Mhm, pewnie. Więc to jest naprawdę bardzo fajne, no bo mimo wszystko, że są zakochane na przykład w tym samym facecie, to jednak dalej są swoimi przyjaciółkami. I każdej zależy jak na drugiej. To się rzadko zdarza chyba. No, więc... Okej, to mnie chyba najbardziej zaciekawiło spośród tych wszystkich mang, które mi tutaj... Jedyny minus to powiedziałabym, że to jest kreska. Przekazałaś. Bo czasami nie potrafi w anatomię autor, ale poza tym to jest przesuper. Czyli co, za długie szyje, za długie ręce, nogi, tak? Wiesz co, twarze tak czasami dziwnie wyglądają. A, właśnie miałem mówić, że może twarze dziwne. Okay. Tak, twarze czasami dziwnie wyglądają. I też dziewczyny mają bardzo duże piersi. Wszystkie? Bez wyjątku? Nie, dwie właśnie pierwsze. A, okej, czyli główny skrzypce, okej. Jest tam bardzo malutko, ale jednak są takie elementy ecchi, ale to nie jest chamskie, wiesz, rzucone, że ona nagle gdzieś tam ją łapie czy coś takiego, tylko po prostu ona na przykład... W dobrym smaku. Tak, tak. Bo na przykład ona jest przyzwyczajona do tego Hokkaido i wiesz, i ubiera się tak delikatniej niż inne. Na przykład u niej w domu uważa, że jest mega gorąco, bo cały czas przybywa na tym, to chodzi troszeczkę bardziej roznegliżowana. I póki co jest... bardziej roznegliżowana, fajnie zabrzmiało. No i póki co jest 8 tomów i manga jest przesuper, naprawdę. Okej. To może się ktoś zainteresuje. Anime nie ma? Nie, nie ma anime. To by pomogło trochę. No, mam nadzieję, że kiedyś też będzie. Też chciałabym zobaczyć te główne bohaterki w ruchu. Okej. Myślę, że nie tylko ty. No. Także cóż, to było na tyle. Nasze 10 mang. Przy okazji zrobiliśmy wam polecajkę, co my polecamy. Tak, wszystkie mangi te polecamy z czystym sercem. To jest pewne, że są dobre. Tak, że je lubimy. Dokładnie tak. Także cóż, jeszcze raz, dajcie nam znać, na jakie wy mangi czekacie najbardziej. Zapraszam was na kanał Szobu. Przekonajcie go, żeby nie był JJ Jokerem, nie miał wiecznej gorączki, ani nie był hiatus x hiatus i go plecy bolały. No, tak. Znaczy no, trochę bolą ostatnio, ale może coś tam będzie. No mam nadzieję. Wakacje idą, to zobaczymy, pomyślimy. Na pewno jest jeden temat, który bym chciał poruszyć. No, także... Naciskajcie na Szobu, żeby wrócić do nagrywania. Tak, to może poczuję presję taką mocną. Także cóż, to było tyle. Zapraszam was do komentowania, lajkowania, jeśli się podobało. Zapraszam na mojego Instagrama, na Discorda, na kanał Szobu i trzymajcie się, pa pa! Hej, hej!